Cześć moi kochani, z tej strony zawsze Oki, zapraszam Cię na kolejny odcinek, który będzie to Crazy Slime, a zaraz dowiecie się, co do niego dodaję. A ja przesyłam serdeczne pozdrowienia i buziaki dla Martyny Niemiec i jej klasy 4B. Dziękuję bardzo za miłe słowo oraz dla Jacka Liszka, który wyznał mi miłość, widzicie to? To było wspaniałe. Moi drodzy, zabieramy się do Crazy Slime, a dziś będę dodawać makaron! No, będzie się działo, więc mam nadzieję, czy wyjdę cała, czy moje palce będą poszkodowane, ponieważ makaron jest twardy, niestety. A my co? Zabieramy się do pracy! Miseczka przygotowana, będę dodawać swojego kleju białego, który tutaj taki mam. Teraz dodaję aktywatora w postaci płynu do soczewek. Tutaj on jest wymieszany ze sodą. Robiłam to wcześniej na odcinkach i teraz w takiej postaci go używam. Więc tutaj zrobimy z niego szybki slime. Slime jest powoli gotowy i wyrobiony. Tutaj jeszcze troszeczkę się klei, ale to nic, jak go wyrobimy pod wpływem temperatury naszych rąk oraz tego, że łączą się coraz lepiej składniki. Widzicie, rozciąga się pięknie. Powoduje, że on jest coraz to lepszej konsystencji. Odstawiam go tutaj, żebyście widzieli lepiej i wyciągam mój makaron. Mam go w takiej postaci. Prawdopodobnie będę go musiała pokruszyć, ponieważ jak go tak go wsadzę, to to nie ma sensu trochę, ale o, jest go bardzo dużo. Muszę go pokruszyć, żeby on się tutaj fajnie łączył z tym naszym slime'em, ale podejrzewam, że to będzie mnie bolało. Slime zabójca będzie. Dam troszeczkę tych takich mniejszych części. Oh my god, co to jest? No way. Jeszcze. No, połączył się ładnie, ładnie, pięknie, pięknie. Jeszcze dodamy tutaj. Nie ma tak źle, nie boli. Aż tak, w sensie czuć, że tam lekko coś mnie ukuje, ale jest to nawet przyjemne. Słyszycie te odgłosy? Makaronowy slime. Zobaczymy, ile nam się uda tutaj tego dodać makaronu, bo w sumie mało mi zostało, więc może się uda. Mogę cało tutaj dodać. Nie boli, tak szczerze. Nie boli, serio. Myślałam, że mnie to pokaleczy, a okazuje się, że nie ma źle. Troszeczkę jakby chciał się rozpuszczać, ale w sumie, zobaczcie, wygląda to nawet atrakcyjnie. Ale śmierdzi. Znowu kolejna rzecz, która tak śmierdzi bardzo. Thank you.
Moi drodzy, zobaczcie, zwinęłam go sobie w taki rulonik. Śmiesznie to wygląda. Ale jest on naprawdę bardzo fajny. Troszeczkę taki twardy, ale to tylko i wyłącznie nie przez klej, ale przez ten makaron. Bardzo specyficznie pachnie. Podejrzewam, że komuś będzie przeszkadzał ten zapach. Ale w sumie udał nam się kolejny Crazy Slime i polecaliście w komentarzach, żebym dodała makaron. Więc co? Bardzo mi się podoba, ale nie wiem, czy on nie spleśnieje w pudełeczku, jak go włożę i troszeczkę odstoi. Zobaczymy. Ciekawe. Najwyżej będzie fajny odcinek kolejny. A co? A my widzimy się w kolejnym odcinku już jutro na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Cześć, kochani. Pa!